Dzień dobry. Dawno już się nie widzieliśmy. Sporo się na działce zmieniło. Zapraszam na krótki spacer. Zaczniemy od rukoli. No, tymczasowa grządka, docelowo grządka dla kwiatów. A tutaj rukola wieloletnia, jednoroczna, musztardowiec. No i walcząca z kotami szponka. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak widzicie, naokoło tej grządki jest brud od pastucha. No i dzięki temu koty się nauczyły. Tu już zbiory były, nawet dosyć obficie. Ja wiem, że to za gęsto jest posiane, ale to pierwszy raz. Trzeba się nauczyć. Jestem nawet zadowolony. Borówki, no w zasadzie można powiedzieć, że to borówki to już się prawie kończą. Natomiast te borówki jeszcze tutaj są. Sporo zebrałem. W zasadzie można powiedzieć, że w ogóle nie kupowaliśmy borówek w tym roku. Mamy swoje, dużo zamrożonych dla córeczki. Dzisiaj tutaj pozrywałem, dlatego tutaj już nie ma tak dojrzałych, ale jak widzicie, jeszcze jest ich bardzo dużo. Pomidorki koktajlowe i papryczki też są. Jestem zadowolony z pomidorków koktajlowych. Zobaczcie, jest ich sporo. Ta konstrukcja z tych bambusów naprawdę się sprawdziła. No nie jestem zadowolony z papryki, bo ona tutaj chyba ma nie najlepsze warunki, słabo rośnie. W przyszłym roku trzeba to inaczej zrobić. Słoneczniki, popatrzcie, jakie wielkie. Ostatnio zamieściłem film, jak one sobie rosły. Zobaczcie, imponująca wielkość. No ponad 2,5 metra zdecydowanie mają z wysokości. Dzisiaj zebrałem stąd bazylię do ususzenia, zostawiłem tylko troszeczkę. Ta papryka tutaj, coś ona mi tu zachorowała. Rosła całkiem przyzwoicie, ale niestety zachorowała. Przyciąłem dzisiaj agrest, bo był bardzo gęsty. Te stare kłącza wyrzuciłem. No i tutaj było mnóstwo skrzypów. To wszystko wyrwałem i opiliłem tą grządkę. Tutaj posiałem, jak jeszcze słoneczniki były malutkie, koper. No jak widzicie, bez słońca to nic nie chce rosnąć. Wydawało mi się, że te dynie, melony, czy tamten arbuz na początku, to one szybko pójdą na tą korę i tam będą miały słońce, ale tak się nie stało. I w zasadzie one dopiero teraz, jako tako, zaczęły rosnąć. Chociaż jak widać, nie wszystkie. W przyszłym roku to będzie grządka dyniowa. Słoneczników już pewnie sadził nie będę. Zacząłem, moi drodzy, zbierać w tym roku winogrona. Pomimo, że one mi bardzo tutaj przymarzły w tym roku, no to jeszcze jakoś tam coś tam jest. Są słodziutkie, te dojrzałe są słodziutkie, są pyszniutkie. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj coś tam na tej kamerze. Ale na dole były takie pyszniutkie. Są małe winogrona, bezpestkowe, ale pyszniutkie. Zebrałem pierwszy raz w tym roku jeżynę. Całkiem sporo, jak na pierwszy raz. Zobaczymy, co z tego będzie. To jeżyny ma zamiar puścić tutaj dalej, bo tam winogrona nie chcą iść górą. Zobaczymy, czy mi się to uda. No, porzeczki to już się dawno skończyły. W tym roku bardzo dużo porzeczek zebraliśmy. Jestem bardzo zadowolony. Kukurydza, no zobaczcie. To pięknie widać tą kukurydzę. Jak ona tutaj w cieniu jest malutka, nie chce rosnąć i dopiero im dalej do słońca, to tym zaczyna rosnąć. Oczywiście z kukurydzą popełniłem błąd kardynalny, bo
nie przekopałem tutaj ziemi, tylko chyba jest tak rzucony z 10 cm, może nawet nie, ziemi spod pomidorów i dlatego ona nie ma jak rosnąć, ale jak zobaczycie, to jakieś tam kolby tworzy. Natomiast zobaczcie, co to jest za kukurydza. No jak ona tutaj ma tak korzenie jak w tropikach. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Moje drzewka owocowe pryskałem niestety od mszyc, bo na jabłonki się szczególnie... Ale zobaczcie, są na pewno tutaj mszyce, bo widać już mrówki, to nie ma siły. Mszyce są na pewno. Szczególnie na tej jabłonce tych mszyc było bardzo dużo. Tutaj o, też są już mrówki, to też na pewno są, no będę musiał popryskać. Nie ma wyjścia. Czereśnia jedna, brzoskwinka jedna, tu druga czereśnia, ta bardzo ładnie zaczęła rosnąć. I dwie śliwki. Bardzo ładnie sobie szczególnie ta rośnie. Natomiast ta brzoskwinka się nie przyjęła, trzeba będzie kupić nową. Idziemy dalej. Moi drodzy, co my tu mamy? Zobaczcie, jak wyglądają selery. Po prostu poezja. Pięknie, bardzo jestem z nich zadowolony. Przeciąłem rabarbar. Dzisiaj będzie na kompot. Jeszcze nie kwit, to jeszcze można go jeść. No i grządka z miętą. Mięta zdominowała wszystkie zioła, ale to jest ostatni rok tej grządki. W przyszłym roku będzie tutaj brokuł prawdopodobnie. Buraczki to są te z wysiewu, z drugiego w zasadzie wysiewu. Nie najgorzej, mogło być lepiej. Druga grządka selerków, równie piękna. No i zobaczcie, moja chluba, cebula. Ona po prostu nie ma już gdzie rosnąć. Zobaczcie, cebula cukrowa, bardzo jestem zadowolony. I to moje pomidory pod folią. To są pomidory od teściowej. Bardzo ładnie rosną. A to są pomidorki szczepione. Natomiast tam dalej już nie będę wchodził, bo tu nie ma w zasadzie co pokazywać. Niestety pomidory zostały zaatakowane przez zarazę ziemniaczami. Poobrywałem te wszystkie chore liście. Musiałem zrobić oprysk, ale czy da się je jakoś uratować, to nie wiem. Tutaj mam sałatę, która nie za bardzo chce rosnąć. Tutaj nawet jakiś chwaścior. Ona jest z rozsady posiana i buraczki. Był też tutaj między buraczkami a sałatą koper, ale no niestety za wolno rósł. Papryka, niestety papryka w tym roku to porażka, a to chyba w zasadzie w dużej części z mojej winy, bo powinienem ją dużo wcześniej opryskać, bo po opryskaniu zobaczcie, jak ta jedna ładnie zaczęła rosnąć. No niestety, no coś tam będzie, ale to nie jest to, co bym chciał. Fasolka w zasadzie się już kończy, fasolka szparagowa. Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że zebrałem z tej grządki gdzieś około 20 litrów fasoli. A tutaj zobaczcie, gość nieproszony. Nieproszony gość. Ta obudowa tych grządek to agrowłókno bardzo dobrze wpływa na rośliny. Przyszłym roku też tak będę odbudowywał. I zobaczcie tutaj, to jest grządka po czosnku. I posiałem tutaj rukolę i w środku koperek. Już był zbiór tej rukoli, bardzo jestem zadowolony. Tutaj przerwałem tą cebulę, bo moi drodzy, ona po prostu już nie miała miejsca, żeby rosnąć. Taka duża. Przerwałem, złożyłem pod drwutno i
A tu moja szklarenka. Pozbierałem dzisiaj pomidorki, dlatego nie ma czerwonych. Jestem zadowolony, całkiem nieźle. To są wszystko pomidorki szczepione. I grządka, którą bardzo atakowały koty. Grządka z porami i z pietruszką. Pietruszka wygląda słabo, bo ona tu ma mało światła, jest przytłumiona, ale takich ładnych porów to ja jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Dlatego nie ruszam tej grządki, bo zobaczcie, jak te pory pięknie wyglądają. Trudno, najwyżej nic nie będzie z pietruszki, ale pory są no wspaniałe. No zobaczcie, jakie dusze. W zasadzie one się nadają się do zbioru teraz. I to jest grządka, gdzie znowu po czosnku, gdzie posadziłem sałatę z rozsady i posiałem sałatę z nasion. I to, co z nasion, to zobaczcie, to jest tylko to, ta sałata rzymska z nasion. Ona tutaj wyrosła. Koper w środku był posiany, to ledwo. I tutaj sałata z rozsady, bardzo słabo. No i ogórki nam zostały. Ogórki bardzo słabo w tym roku. To jest ta zaraza. Zrobiłem oprysk. Nawet dzisiaj powtórzyłem ten oprysk. No jakoś tam owocują te ogórki, za dużo ich nie ma. Ale coś tutaj nie tak. Albo muszę zmienić odmiany, albo pomyśleć o wymianie ziemi. Może po prostu jest ich tutaj za dużo, ich sadzy jest za gęsto i są podatne przez to na tą zarazę. No nie. Nie wiem co to z tym będzie. Porzeczki. Bardzo jestem zadowolony z porzeczek. Może nie z tych porzeczek, ale generalnie bardzo dużo zebraliśmy porzeczek, ale bardzo te porzeczki były narażone na ataki mszyc. A to są pomidorki, które ostatnio dostałem od teścia. One są z przeznaczeniem na wymianę. Jak się tamte pomidorki skończą, jak tam zachorują na przykład, to wtedy przesadzę czy to do szklarni, czy to do folii, przesadzę te i mam nadzieję, że do jesieni te pomidorki będą. A to są cebule, które zebrałem. A tutaj zobaczcie, tutaj jest czosnek, który zebrałem. W ten sposób go ułożyłem. I tutaj jest druga część tego czosnku. To jest ten mniejszy, inna odmiana. A ten większy tutaj, ten to jest harnaś. I w zasadzie to tyle, co wam chciałem pokazać, jeśli chodzi o działeczkę. Tam w oddali widać hortensję. Całkiem nieźle sobie rosną te hortensje. A więc żegnam się z wami. Do usłyszenia, do zobaczenia.